Nieważne, czy masz zapięty, czy odpięty rozporek, już jest wtorek. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Lekkostronniczego. Karol Paciorek. Wodek Markowicz z tej strony. 60-letni dziadek. Pani Kasiu, bez pani nasze życie byłoby jak drzewo bez owoców. Nie. Drzewo bez owoców. Publiczna toaleta bez papieru toaletowego. Wszystko. Jak kibel bez działającej spłuczki. A kim żeby był student bez graficzek o studentach? No kim żeby on był? Anioły żrą kiełbasę, mają w dupie żywy. Pogódźcie się z tym, że koma jest nie dla plebsów. Teksty komy są najlepsze. Koma jest tylko dla ludzi inteligentnych, ludzi, którzy już mają licencjat, ludzi, którzy chleją na juwenaliach. I co najważniejsze, event, który was zachwyci już w ciągu najbliższych miesięcy, to to, że koma wystąpi na juwenaliach, bodaj w Gliwicach. Praise the Lord! Jedziemy do Gliwic, jeżeli ktoś chce, chętnie. Jedźcie z nami. Koma jest dla inteligentów. Koma jest dla inteligentów. Co by było, gdyby nie było komy? Nie, nie wiem. Gdyby teksty komy były grafomańskie. Co by wtedy było? No! Co by było wtedy? Już żadna droga nie sprowadzi mnie z powrotem w noc. Teksty komy jest jak... Waga? Waga? Całą noc nie mogłem spać. Amfetamina ma gorzki smak. Czuję, że znów będę się bać. Mimo, że ktoś daje mi znak. Mała, ty wiesz, dławi mnie tlen. A każdy dzień wymyka się. W taką nieludzką noc. Wszystko jest jasne. Panie wokalisto, tekściarzu z komy. Ja wiem, jak on się nazywa. Piotrek chyba. Piotrek. Piotrek z komy. Piotrku, czy pan nas traktuje jak idiotów? Czy jak pseudointeligentów? Czy jak grafomańczyk. A my tego musimy słuchać. No bo ja na przykład nie chcę, słyszę komę i jest mi przykro. I potem mam cały dzień spieprzony, jak słyszę komę. Ja wiem, że zaraz się podniosą głosy ludzi, którzy będą bronili komy, którzy powiedzą, że koma jest super, że koma jest zajebista, że koma ich urozmaica, daje im życiu sens, widzą światełko w tunelu, wolą żyć, tylko i wyłącznie jeżeli mogą słuchać komy, to im daje radość, ich kobiety są szczęśliwsze, malują oczu na czarno i już mogą nie menstruować cały rok. Mogą? Nie mogą. No nie mogą. Co pan opowiada? Ja osobiście nie wiem jak Karol, ale ja osobiście nie mam nic do muzyki komy. A ja mam bardzo dużo. Pokoisz się? Mm-hmm. Ja uważam, mm-hmm, że muzyka komy jest, jakby nie było, przebojem na polskim rynku rocka. Okej? Okay? Chyba roku. Roku. Trash metalu. Heavy metalu. Tak. Death metalu. Koma. Doom metalu. Jakby nie było... Oj. Power metal jest najlepszy. Czekaj, bo mi za bardzo wieje. Jakby nie było, koma gra dobrą muzę. Jedynie do czego można się przyczepić i do czego wszyscy się przyczepiają? Do tekstu. To są teksty. Koma nie dla plebsu. No koma nie dla plebsu. Czy my wymyśliliśmy to hasło? Nie. My je tylko znaleźliśmy. Wszystko w tym haśle można się dopatrzeć. Chleb jest dla plebsu. Wino jest dla plebsu. Kobiety są dla plebsu. Chodzenie po chodnikach jest dla plebsu. Ale koma? Te teksty są tak inteligentne, że zwykły przeciętny człowiek by tego nie zrozumiał. Ale czy rzeczywiście są tak inteligentne? Czy są dla plebsu? Czy jeśli ja napiszę metaforę, która nie znaczy nic, bo dla każdego ona znaczy co innego, to czy ja wtedy wyjdę na inteligenta? Szafka spadła z hukiem, rezonans fali ciało moje? Czy to znaczy, że jestem inteligentny? Szafka spadła oddając rezonans fal w moją stronę, nie mogę już żyć takim torem, odchodzę w mrok. Mamy dla was radosną wiadomość. Włodek przedstawi wam radosną wiadomość, bo Włodek jest radosnym człowiekiem i wcale nie ubrał się dziś na czarno. Włodek radosny. Ej, czemu jesteśmy dzisiaj na czarno ubrani? Czekaj, bo gram radosnego. Dupa zbita, euro się odbędzie. Koniec świata przesunięty. Ja nie wiem, która komisja albo który instytut decyduje o tym, że bo w listopadzie mam urodziny córki, to tak mi w sumie średnio pasuje, żeby ten koniec świata był w grudniu, bo jeszcze bym chciał, żeby się pocieszyła. W przyszłym roku mam 3 wesela, w sumie nie chcę mi się na nie iść. Aha. To może lepiej by było, żeby koniec świata był wcześniej niż... O, ma wyjść kolejna część Harry'ego Pottera, to nie może być jeszcze końca świata. Panie Dawidzie, czy moglibyśmy przesunąć? Pan się zgadza ze mną? Tak, przesuńmy. Koniec świata. Koniec świata przesuńmy, bo nie pasuje mi, żeby był tak wcześnie. A poza tym wiem, nie może być końca świata, póki Bruce Willis żyje. Nawet jak się będzie zbliżał koniec świata, on poleci na asteroidę i on rozpierniczy od środka. Przesunęli ten koniec świata na 2116. Powiedzieli, że Majowie znowu się pomylili. Nie, nie Majowie. Naukowcy, którzy rozkminiali. Wystarczy rycinę zrobić. There you go. Yes, that's correct. And this is future. Yep. That's the end of the world. Yes. Can you see it? Yep. Can you read it? Yep. Can you tell me what it says? Yep. What does it say? Aha. Exactly. W takim pewnie stylu odbywają się wszystkie kongresy, spotkania, filologie, posiedzenia okrągłego stołu, przy piwie. Przy winku. Rzućmy, komu tam mamy CNN naszego znajomego. Rzuć mu, że ten koniec świata będzie 116, bo teraz jest... Paliwo się słabo sprzedaje. Poczekajmy chwilę, niech się to odbije. Niech znowu będzie wielki ruch turystyczny dla ludzi, którzy chcą zwiedzić cały świat przed jego końcem. Więc przesuńmy to. Okay. I dajmy sobie 100 lat. Ja zadzwonię. Dobra. Ponownie uderzę Magdalena. Magdaleno, dziękujemy za podsyłanie tych fajnych grup na Facebooku, a grupa na Facebooku to? Podczas, gdy obrabiasz mi tyłek, nie zapomnij mnie w niego pocałować. To jest jeszcze uśmieszek na końcu. Ale on jest z drugą stroną, on jest tak.
Przeczytałeś bez błędu. Włodek się już chyba z wami pożegna. W takim razie przejdźmy do pożegnania. Mili państwo, drodzy moi państwo, mili. Znowu musimy kończyć odcinek. W życiu każdego człowieka przychodzi smutny okres, kiedy kończy się jedna rzecz, zaczyna się druga. Taki okres przychodzi właśnie teraz w podcaście lekkostronniczym odcinku 19. Kończ. Przykro nam jest to mówić, z bólem serca kończ. To mówimy, ale wchodźcie na naszego Facebooka lekkostronniczy. Piszcie do nas maile na lekko@stronniczy.pl. Jeśli chcecie, proszę wpłacać pieniądze na konto lekkostronniczego, aby zapomóc Karola. Karol czeka na przeszczepienie mózgu. Jeśli się to uda, to wróci w nowej, odmienionej formie, ale to już jutro o 18. Włodek też bardzo ciężko bierze do siebie to, że już koniec odcinka. Ale już będzie grzeczny. Teraz już jest w porządku. Możemy spokojnie kończyć odcinek. Dziękuję bardzo państwu. Widzimy się już jutro w okolicach godziny 18, chyba że ktoś z nas zaśpi i nie zdąży wrzucić go na Facebooka punktualnie. Hello. Czy to już 20 odcinek? I can see it in your eyes. Jacek. Lekko. Stronniczy.